kolejny druk, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym zamkowej nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1582, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków. Lokal znajduje się w budynku przy ulicy Zamkowej nr 9. Powierzchnia tego lokalu 39 metrów 55 centymetrów. Sprzedaż tego lokalu następuje wraz oczywiście z pomieszczeniami przynależnymi, to jest z WC i piwnicą. Proszę Państwa, lokal został wyszacowany na kwotę 227 131 zł. To jest po 5742 zł 88 groszy za metr kwadratowy. Jest to lokal, który wymaga remontu. Znajduje się na pierwszym piętrze. Składa się z pokoju o powierzchni 24,83 cm i kuchni o powierzchni 14,72 cm i oczywiście WC o powierzchni 96 cm. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie pozytywną opinię wydała Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Proszę państwa, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 2 stycznia 2014 godzina 15 i ostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 3 stycznia 2014 godzina 15.